Cześć, siemano, witajcie z tej strony MrDamo15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, już pięknie i cudownie zaczynamy bój w nowym miejscu, więc no, na sam początek na pewno te wszystkie problemy będą się, no, to może trochę denerwować. Najbardziej echo, wiadomo, bo zanim to się tu wszystko ogarnie, to troszeczkę minie. Za to was przepraszam i będę chyba was przepraszał w każdym odcinku. No, ale no tak to już niestety bywa. Liczę, że jako tako to zniweluję, albo i też nie wiem, zobaczymy, ale wszystko się powinno udać. Sprawdzenie map, wreszcie, w końcu. Boję się, że to może być jedno z ostatnich sprawdzeń map, bo już mapy naprawdę do 19 nie wychodzą. Szubienica Zdrój jest to dzisiejsza mapa, którą sobie sprawdzimy. I ta szubienica, powiem wam szczerze, Ciekawie wygląda oczywiście na minimapie. Na minimapie to tak wygląda. Wąskie, długie pola, czyli to co lubię z jednej strony. Zobaczymy co dalej. Zobaczymy co dalej. Bardzo bym się cieszył, gdyby całkiem spoko tu wreszcie coś wyszło. Dlatego idziemy. Idziemy, jesteśmy na rozjazdówce, tak jak nas tak autobusik Boży tutaj prawie jak byciobus tutaj przywiózł, więc lecimy. Zobaczmy. To tutaj mamy oczywiście F9. No jest F9. Dziewiąteczkę klikamy i sprawdzamy, co my tutaj mamy. Mamy na pewno sklep, może pójdziemy od razu gdzieś tutaj do sklepu, tylko nie wiem jak się do niego wchodzi, ale chyba tam. O, tu się wjeżdża bardzo ładnie. Oczywiście cała sprawa jak warsztat, cała sprawa jak New Holland, tak zwany nasz cudowny tutaj sklep. O Jezus, Mazda. Jakby ktoś z Mazda, co nie? Tu jest Toyota. Mały Ford. Dobra, mniejsza z tym, ale pierwszy raz chyba widzę takie zdjęcia. Dobra, mniejsza z tym. Fajnie tutaj wyszło. I teraz tak, co my tutaj mamy? Czy tutaj mamy. O, proszę bardzo, jakąś ala gospodareczkę mamy. Ala gospodarka mówi nam, że tu coś jest. No i jest całkiem. Całkiem. Czy możemy na pewno wejść? Nie wiem, jak cała reszta. No na pewno możemy wjechać. Tu jest sklep. W sklepie możemy na pewno ogarnąć całą resztę i sprzedawać wszystkie rzeczy. Tak pewnie tu jest ogarnięty skup jaj. Tu jest stacja benzynowa? Tu masz stację benzynową. A tu, no ja z jednej strony ja. Jest stacja benzynowa. Tu, o, może wszystkie bramy są pootwierane. Tu, z jednej strony zajebiście mapa zrobiona, bo to na pewno jest statyczna gospodarka, bo tu po prostu nic nie ma. Więc tutaj się nie dziwię, ale dobrze, że są bramy pododawane, które można otwierać, bo nawet jak, nawet to jest taka seria po sąsiedzku, można sobie wtedy to ogarnąć i właśnie zagadać z jakimś sąsiadem, a nie tak czuć się wręcz statycznie, jak to pięknie mówione. Tu jest wreszcie gospodarstwo, bo jest pozaznaczane nie wiadomo co i nie wiadomo czego. Gospodarka miło nas wita z bardzo ładną chałupką, z bardzo ładnym kurnikiem i bardzo ładną stodołą, wręcz stodołooborą, jak to można nazywać, jak zwał, tak zwał. Tutaj też jest jakiś kurniczek boży. Nie, to dla świń, ogólnie chyba to coś świniarnia cała tego typu, co nie? Tak mi się zdaje. Nie ma kliknięcia żadnego, ale bardzo ładnie do rozwierania, można wchodzić, wychodzić i tak dalej. Ale byłem no na 99% pewny jestem, że to jest właśnie świnialny. Bardzo ciekawe. Dość miła stodoła. Tutaj mamy wyjazd, tu mamy garażyk, wyjazd na pole. Tu mamy jakąś alawiatkę przejazdową. Całkiem spoko. Chyba pierwszy raz widzę. Jeżeli chodzi o to. Zobaczmy co tutaj za otwieranie mamy w garażu. Tutaj co mamy? Bardzo ładnie te czerwone wstawki. Nówki sztuki. Bardzo się cieszę. Jeszcze tu otwórzmy. Jedna na drugą się najdzie? Nie. No, ale tu już musiał być ten mankament. No nic. Zawsze tak musi być. Ale ogólnie spoko, gospa. Winy do tego mamy. Naprawdę spoko. Ogólnie trochę mi aż brakowało tego nagrywania. No ale jak to się mówi, są rzeczy ważne i ważniejsze, musiałem ogarnąć tak ważny projekt, jak to się śmiem ostatnio mówić. Tutaj w ogóle spoko. Czy otwiera? Nie, statycznie, ale można dużo maszyn tutaj chować na tym podwórku. Więc sponio. Pójdźmy zobaczyć co tutaj mamy. Fajne tego, takie statyczne gospodarki. Tu jakieś bloki, nasze bloki są zajebiste.
No, nie powiem. Ogólnie, jeżeli chodzi o całą tą akcję z przeprowadzką do Bytowa, naprawdę ja jestem zadowolony i liczę, że wy też będziecie zadowoleni, bo to też jakby dla was, żebyście mieli jak najwięcej filmów razem, żebyście jak najczęściej nas widzieli, bo to wiadomo, zawsze miło i przyjemnie też to się widzi. O, chyba ogólnie miałem małe problemy z internetem i w ogóle z siecią Puls. I chyba się wreszcie obudziło, ale jeszcze to dajcie mi na dokładnie sekundę, bo chcę to sprawdzić. Nadal nic. To był tylko, jak to się mówi, falstart. Dobra. Tu poszliśmy. Tam była biogazownia. Każdy się domyślił, bez szału. Teraz tak, co najważniejsze? Można by popójść na dół, gdzieś tutaj jest jakaś druga, no, droga bardzo ładna. Ogólnie boję się tych odcinków na teraz, gdy. No i tak ogólnie tych wszystkich odcinków się boję, bo jednak to echo jest denerwujące. Ja u siebie naprawdę dużo zrobiłem, żeby tego echa nie było, te pianki i tak dalej. Tutaj wiadomo, to są dopiero początki, zanim ja tutaj się w ogóle, jak to się mówi, rozwinę, to no to wiadomo, to miną czasy i tak dalej. To był spontaniczny w ogóle taki pomysł i liczę, że ten spontaniczny pomysł nam w ogóle tu się uda, wypali i tak dalej, a wy to zrozumiecie jak na sam początek. Wiecie, kiedyś też tak się zaczynało, że były echa i słabe mikrofony, więc liczę, że teraz też będę robił wszystko, żeby no nie było tego, ale jednak wiecie jak to jest, co nie? Z dnia na dzień się tego nie zrobi. Można tak powiedzieć, że dopiero jak ja to nagrywam, dzisiaj macie piątek. Jak ja to nagrywam, to przedwczoraj się dopiero tu wprowadziłem, zanim jeszcze wiadomo, nie jestem tu ogarnięty itp. itd. Więc jest całkiem dużo roboty. Tartaczek widzieliście, bardzo ładny. Są spadki FPS i to już mnie boli. Czy ja mam wyłączone FPS-y? Nie, w ogóle są spadki FPS. Czekaj. O, teraz już będzie git. Na pewno. Dla sprawdzenia. Śrubienice zdrój, bardzo ładnie, ale wyłączmy te FPS-y. Żeby nie denerwowały. Ale mam spadki FPS, wiadomo, przed farmingiem 22, jeżeli mi się uda w ogóle, to będę chciał trochę ogarnąć tego kompa, żeby też jakoś to wyglądał. Dobra, pójdźmy tędy w ogóle, bo tu jest w ogóle jakaś taka droga i ona mnie ciekawi. Pola są spoko, wiadomo, wąskie, długie, ewentualnie też, ale wąskie, ale krótkie, ale całkiem spoko. Tutaj są skupy, jest jeden skup. W ogóle zaraz zobaczymy, jak tutaj wyglądają skupy. Ile mamy skupów zbożowych? Mamy aż 3. Skład zboże przemysłowy, skup zboże i jesik. Ból wiasty, jaja bele, mleczarnia i przędzalnia. Rozwyry, wiadomo. Ale już same 3 skupy zbożowe. Jest to coś, co ja lubię i powtarzam na sprawdzaniu. Mam, że czym więcej skup, tym lepiej. Tu mamy oczywiście przemysłowy skup zbóż, domyślam się. I skład zboża, nie, czy skład zboża, nie wiem, tam jest tak nadziebdziane. To jest na pewno mleko i któryś ze skupów, ale nie chce mi się teraz klikać i szukać. Dobra, wysiadamy stąd. Biegniemy tutaj. Tutaj mamy kolejny piękny skup. Bardzo ładnie. I tu też mamy tam przędzalnię. Oraz chyba belę też tutaj, domyślam się. Tak, przędzalnię. Przemysłowy, tu jest przemysłowy, czyli tu jest skład zboża. Bordu w ogóle narąbane tych skupów, jak stąd do Krakowa, w jednym miejscu. Jak tak to? Czy zobaczcie, jaka jest mapa, co nie? Gdzie jest GS? Tam jest GS, chociaż jedyny plus, że tam jest GS. Ale przecież jakby nie można było zrobić na przykład, tutaj jest skład zboża, co nie? Gdzieś w środku, na przykład już nawet przy tym skupie Bel. Czy tu gdzieś, co nie? Zrobić przemysłowy skup zbóż, a tam jest, żeby to się wiadomo jakoś rozjeżdżało po całej mapie, a nie tak czy siak musimy do jednego miejsca prawie że jechać, co nie? Więc to już nie po mojemu, jak ja to mówię. No i skład ziemniaków, buroków i innych tego typu wariacji. Bardzo miło i przyjemnie, że się tak wyrażę. Oki. Co my tutaj dalej możemy pójść? Możemy pójść tędy. Tu jest jakaś gospodara. Balon w ogóle bardzo ładnie lata. Dobiegliśmy do gospodarki. Gospodarka malutka, przyjemna. Proszę mnie o otworzenie bramy w trybie natychmiastowym. Pociąg jedzie.
Wow, szacun. Już dawno pociągu nie widziałem na mapach. Ale jak się wystrachałem tego dźwięku, co nie? On przez całą mapę jedzie po długości. Wow, szacun. Ogółem spoko. Ale masakra, jak się wystraszyłem. Tu mi jakiś dźwięk. Myślałem, że w ogóle samolot leci nade mną. Są jakieś F-16 i tak dalej. Tutaj tak, mamy garażek boży. Tutaj kolejny prawdopodobnie. Jo, też garaż. Tutaj same garaże, bo nawet nie ma przejazdowego. Tutaj w ogóle jakaś deska. Niech mi to odejdzie na bok. A, to jest to chyba, co mają. To jest chyba to, co mają chłopaki. Kury Boże. Kurnik piękny, bardzo ładnie. Te deski odchodzące, to jest piękność. To ja zrobię. Czy ja tutaj idę? A, chyba nie wejdę, za gruby jestem. Dobra, nie będę się teraz kombinował. Chałupa. Z tych lepszych, nowszych i ładniejszych. Do tego wiatka. I zobaczmy, co z tyłu za stodołą nas czeka. Bo z tyłu też jest wiatka. I całkiem sporo miejsca na jakieś kombinacje, ale wyjazdu już z tyłu nie ma. Tu coś mamy i tu mamy ten skup Bell, jak dobrze pamiętam. Tak, o, bardzo ładnie zrobiony. Taki duży, dużo Bell przejeżdżamy, sprzedajemy. Na razie trzymajcie się, papa. Więc to jest fajna sprawa. Ogólnie to jest całkiem ciekawy klimat z tymi dwoma polami. Podoba mi się to. Dobrze, nie ma problemu, że sobie zapisać nawet to wszystko. Naprawdę ciekawią mnie wasze komentarze na temat projektu bytów, jak ja to mówię. Ale wiecie, jak to się mawia, powoli do celu. Mówiłem wam ostatnio, że szykuję coś ciekawego na najbliższe miesiące i no najbardziej po nowym roku. Nie spodziewałem się, że to jednak będzie przed nowym rokiem już, ale z jednej strony się cieszę, że na farminga właśnie 22 udało się takie coś zrobić i będziemy mogli nawet coś razem kombinować. Pola, naprawdę, pola mi się podobają, fest. Jak ja tak się rozglądam na ten klimat, to jest tutaj ten klimacik naprawdę całkiem miły i przytulny. Skoczymy do bardzo ładnego skupu, jakim jest GS, tak? Bo tu jest GS i bardzo mi się on podoba. I o, takie skupy. I typowe takie skupy, poproszę. Serio. Tak jak mówiłem właśnie o tamtym. Jakby właśnie przy tym skupie Bell, czy tam nawet trochę dalej. Zrobić właśnie też takie coś podobne, jak ten. Wjeżdżasz, wyjeżdżasz, dziękuję, do widzenia. Waga jedna, druga, trzecia i po robocie. Kolejne ciekawe jakieś statyczne gospodarki, pola i tak dalej. Poprosiłbym wyjazd ze Stany na środku skrzyżowania, ale ładny tu widok jest. Bardzo ładny widok. I tym widoczkiem pobiegniemy sobie tutaj, popatrzymy, jak to wszystko wygląda i skończymy prawdopodobnie ten odcinek na ostatniej tutaj bardzo ładnej gospodarce, największej prawdopodobnie. O, proszę bardzo. No. Proszę, otwiera się wiatka. Do tego oczywiście pryzma, miejsce na obornik, łobora na krowy, bardzo ładnie się otwiera. Nie, akurat ta obora jedna z najładniejszych, takich typowo starodawnych, ale bardzo ładne. Akurat to mi się podoba. Tu jest całkiem dużo miejsca, mamy biny, mamy też oczywiście jakąś tam... Ale garaż, tutaj jest wiata przejazdowa jakaś kombinacyjna, tu jest w ogóle taka wiata duża. Dwa garaże, tutaj też jest stodoła. Co tu w tej stodole ciekawego? Ogólnie żadnych maszyn początkowych nie ma na start. O, fajne takie tutaj miejsca, kiedyś właśnie za moich pięknych czasów młodości. W stodołach często były takie miejsca, gdzie właśnie oddzielało się chlebisko na zboża, co nie? Bo przeważnie tam małe gospodarstwa nie miały czegoś takiego jak tam, wiadomo, biny dmuchawy i tak dalej. Wysypało się na chlebisko i się potem podgarniało. Ewentualnie od razu się wysypywało tutaj na kupkę, co trwało, wiadomo, dwa razy dłużej, no ale potem nie musiałeś robić tego drugi raz. No wiadomo, jak ktoś miał małe pola i miał taką, nie wiem, drugą przyczepkę małą, czy wóz i tak dalej, to naprawdę się to robiło. Na przykład ja pamiętam, u wuja miałem taką wręcz identyczną dmuchawę, tylko że zieloną i też robiliśmy tak samo, tylko że nie do bina, a właśnie na oborę, bo na górze właśnie miał takie też podzielone kajuty, wręcz, że się tak wyrażę, na zboża. A tych zbóż zawsze trochę było. Przeważnie 3-4 rodzaje, ale najczęściej to były 3 rodzaje.
No i tyle, jeżeli chodzi o to gospodarkę. Tu mamy jeszcze, domyślam się, kurniczek albo samą szopkę, ale chyba to jest ala kurnik. Tak jest, zgadza się. Bardzo ładny kurniczek i jest naprawdę pięknie. No pa, spoko, jak na ta ostatnia, jedna z ostatnich, bo boję się, że po prostu już nic wiedzieć. O, chyba internet wrócił. Chyba, niesamowicie. Chyba, ale nie wiem. Myślę, że dobrze, że wziąłem się za nagrywanie, bo się kurzyłem, bo nie miałem w ogóle dostępu do niczego, więc mówię, nagram sobie typowego singla, proszę Państwa. Co jak co? Chyba mapę całą obejrzałem. Jest spoko i tak jak mówię, boję się, że to może być jedna z ostatnich map, jeżeli chodzi o FSA 19. Bo po prostu widać, że przez cały ten okres, gdzie mnie teraz nie było, sami widzieliście, ja bywałem cały czas u Bolka, pytaliście się, czemu jestem ciągle u Bolka i tak dalej, i tak dalej. Ja nagrywałem tylko po sąsiedzku, tylko na to miałem czas, wiadomo, cały czas musiałem biegać, załatwiać dużo spraw, żeby to wszystko ogarniać, dlatego mnie na odcinkach u chłopaków też niekiedy nie było. Ale chcieliśmy to po sąsiedzku ciągnąć, więc dlatego na to próbowałem właśnie wszystko ogarniać, żeby było git. Dlatego mówię, boję się, bo tych map nie wyszło chyba w ogóle przez ten czas, dopiero teraz wyszła piękna szubienica. I moim zdaniem, jeżeli to będzie mapa na koniec, to się cieszę, bo całkiem dobrym takim taktem to zakończyliśmy. A jeżeli nie, no to na pewno się jeszcze zobaczymy. Więc albo się widzimy jeszcze w 19, albo już sprawdzanie oczywiście w 22. Ja już się nie mogę doczekać pierwszych map do sprawdzania w farmingu nowym pięknym 22. Ja bym się z wami żegnam. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, co wszystko o tym sądzicie. Ja wam dziękuję. Na razie, pa, pa.